I stało się. Świat zatrzymał się w miejscu, a my wraz z nim. Zamarliśmy w oczekiwaniu na to, co dalej, w obawie, że przyszłości takiej, jakiej chcieliśmy, nie będzie. I nie będzie już świata, jakiego znaliśmy. Kanał, który zwykle jest zatłoczony, a teraz jest pusto. Czujemy, jak bardzo jesteśmy krusi i bezbronni wobec wirusa o globalnym zasięgu. Tym usilniej próbujemy z nim wygrać, zamykając się w domu i oddzielając od świata. The hardest things is not being able to take Sophia out. It's just really heartbreaking for me. Walijczycy odprawili specjalną ceremonię, która miała na celu przywrócenie harmonii pomiędzy człowiekiem, naturą a kulturą. Globalna pandemia choroby wywołanej przez koronawirusa ukazała nam misterną sieć połączeń między nami a dziką przyrodą. Najprawdopodobniej ktoś upolował dzikie zwierzę zarażone wirusem, ktoś je komuś sprzedał i odmienił życie milionów ludzi na całym świecie. Splot zdarzeń. Niszcząc ekosystemy, zasiedzając oceany, zmieniając klimat, przeoczyliśmy, że od kondycji natury zależy nie tylko nasze zdrowie, ale także nasze życie. Zasób świeżego powietrza jest bardzo cenny. W oczekiwaniu na remedium Ziemia zamilkła. A my w tej ciszy zaczęliśmy rozglądać się i dostrzegać naturę. Zwykle wszędzie jest mnóstwo ludzi, a teraz mamy ptaki. Wiosna przyszła, kiedy my siedzieliśmy w domach. Wszyscy coś hodują, wszyscy mają jakieś roślinki i tutaj jakieś takie ukojenie. I choć tamtego świata już nie ma, to dobra wiadomość jest taka, że rodzi się nowy świat. O, dokładnie tu. Wszędzie można przyjść pieszo. Feeling the sun on my face. It's such a gift. I don't miss the intensity of war. To może być nasz moment przebudzenia. Być może lęk, który teraz czujemy, jest naszą szansą na lepszą przyszłość. I szansą dla dzikiej przyrody. Zabraliśmy jej już 75% lądów. Czas się wycofać. Jesteśmy częścią tej samej całości. Obyśmy o tym nie zapomnieli, gdy zdejmiemy z twarzy maski.